To Rey. Mądry człowiek. Lekarz. Doświadczony. Mimo, że w rządzie, to fachowiec najwyższej klasy powiedział o pewnej bardzo interesującej metodzie. Ordynatorzy mają taki zwyczaj, żeby wieczorem przed zaśnięciem przemyśleć wszystkie przypadki aktualnie chorych, leczonych pacjentów. No i ja stosując tą metodę wieczornych przemyśleń, bo potem w nocy problemy się rozwiązują same. Same same bez udziału świadomości, ale mózg pracuje całą noc. Śpi, myśli, przetwarza. Rano się budzi z nową energią do działania i z rozwiązaniami gotowymi. I w tym momencie pomyślałem sobie, dzień dobry, nazywam się Krzysztof Sylwanowicz. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Sylwanowicz. I chcę kontynuować opowieść przede wszystkim o szpicy. No, pomyślimy jeszcze potem o tych drugim i trzecim temacie, ale może dzisiaj tylko jeden, ponieważ wnioski są interesujące. Myślałem trochę, nic nigdzie nie zaglądałem, nic nie przeliczałem, nic nie sprawdzałem, więc w związku z tym na pewno skończę z błędem, ale kawałek przemyśleń posunąłem. W tym momencie, jeżeli mamy ten odrzut, ten wybuch, ten błysk energii z łączenia się dwóch cząsteczek wodoru i z jedną cząsteczką tlenu, i ten błysk elektronowolta, czyli energia, się wytwarza przy tym, to teraz ta energia to jest W równa się F razy S, W równa się S przez T, czyli już nie pamiętam, no szybko uciekają myśli. Niestety nie będę mógł dokończyć, tylko będę musiał poszukać jednak tych podstawowych wzorów. Natomiast ta myśl, która się urodziła, to jest taka, że ten błysk jest takim kopnięciem tej bardzo długiej rakiety o określonej masie w dowolnym kierunku od źródła błysku. No i ważne wtedy, gdzie się znajduje ta rakieta, z której strony, bo gdzie błyśnie, to od tego błysku będzie leciało w drugą stronę. Czyli błysk musi być w tym ostatnim elemencie rakiety, na samym jej końcu, skierowanym w stronę Ziemi. Więc w związku z tym błysk musi być między rakietą a Ziemią. Wtedy rakieta będzie leciała od Ziemi. Teraz jeszcze taka sprawa, że w całym tym przemyśleniu brakuje masy. Bo gdyby jedna strona to jest energia wytworzona w błysku, wytworzona z dwóch atomów
odoru innego atomu tlenu. Natomiast ważna jest, co ona popycha, czyli jak gdyby masa rakiety, bo w zależności od masy tej rakiety, to będzie się na podstawie tego będzie można wyliczyć, jakiego rodzaju przyspieszenia ta rakieta nabierze, jakiej wielkości. A równa się F przez M, czyli przyspieszenie pochodzące od tego błysku to będzie siła przez masę. W równa się F razy S. W związku z tym W, czyli praca, czy energia równa się F razy S. W związku z tym F równa się W przez S. A równa się F przez M. F równa się W przez S, czyli A równa się F przez M. F to jest W przez S, czyli A równa się W przez S razy M. Ten wzór zapamiętam i będę się starał dalej go przekształcać w pamięci. Dziękuję bardzo.